Rozmawiamy z panem Arturem Puszkarskim, założycielem organizacji o nazwie Narodowa Antypsychiatria. Skąd taki pomysł? Pomysł się wziął z tego, że chciałem zjednoczyć ideę narodową, nacjonalistyczną z ideami antypsychiatrycznymi. Ale jak sam wspomnę Julię, zachęciła mnie do tego, żebym stworzył tu jego organizację. Czy miał pan kiedyś do czynienia z zakładem psychiatrycznym? Odwiedzałem znajomych, powiem jasno i na temat, że oni byli źle traktowani, nie fair wobec innych ludzi i dostawali często kary za nic. Środkom psychoterapeutycznym po prostu jestem przeciwko psychiatrykom. Po pierwsze, skoro nie psychiatria, to sądzę, że trzeba stworzyć jakiś nurt nowy, żeby zbadać oczywiście mózg człowieka. Rzeczywiście jestem za tym, żeby jeszcze raz sprawdzić, czy to jest naprawdę psychoterapeutyczne. Nie będziemy ich likwidować. Niech po prostu ludzie tak nie myślą, że od razu likwidować, to od razu ludzie będą... Nie, to jest zbyt, oczywiście zbyt mocne. A co pan twierdzi o lekach psychotropowych? One bardziej szkodzą niż pomagają. 30% ludzi... 30% schizofreników umiera na leki, 10% chorych psychicznie. Z tego oczywiście jest tych chorych psychicznie to 30%. To oczywiście nie ma to znaczenia. Są jeszcze leki ziołowe, można zastąpić. Ludzie sami też mówią, że gorzej się człowiek zachowuje po psychotropach, atakuje, wariuje. Taki no przymulony pewnie pane. Zakazany. Tak jak sam powiem, tak. A czym pan się zajmuje w swojej organizacji? Jestem prezesem. Czy posiadają państwo wsparcie jakichś środowisk naukowych? Minimalne, ale się zdarza tak. Mógłbym wiedzieć jakie? Bardziej ja bym powiedział taką profesor, ale już nie pamiętam jej imienia w tej chwili. Oczywiście też wsparcie oczywiście też nam udzielił ten Szarp, który już nie żyje, ten znany działacz antypsychiatryczny. No ale widać, że jak się nawrócił na chrześcijaństwo, to coś mu pomogło. Sądzę też, że ta książka, polecam akurat, Psychiatria, dzień, w którym wybiło szambo. To jest jego książka? Szarpa nie, to jest kogoś innego. Aha, pamięta pan nazwisko? Nie dokładnie. Ale tytuł Dzień, w którym wybiło szambo. Tak. Tak, czy Psychiatria, Dzień, w którym wybiło szambo? Tak, tak. Który, niech pan powie. Psychiatria, Dzień, w którym wybiło szambo. Aha, no to sobie to sprawdzimy i podlinkujemy, jeśli coś będzie. No, dziękuję bardzo za wywiad. Polecam się. Artur Puszkarski.